Komary rypią. Przejdźmy do środka. Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. Znamy się mało. Panie, nie można pana w ogóle zrozumieć. No. Niech pan idzie na środek. Niech pan mówi głośniej. No. No idź pan na środek. Więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Urodziłem się w Małkini w 1937 roku w lipcu. Znaczy połowie lipca, w drugiej połowie lipca właściwie. Dokładnie 17 lipca. No, to tyle może o sobie na początek. Czy są jakieś pytania? Przedstawiam państwu nowego naszego kolegę. Chciałem się przedstawić. Inżynier Mamoń jestem. Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką. Sądzę, że współpraca razem z nim bardzo dobrze państwu wypadnie. Życzę powodzenia. Proszę państwa, ja nie jestem przeciwny zebraniom, wręcz przeciwnie. Nie mam nic naprzeciwko, ale... Proszę państwa, Mamoniowa jestem. Nikt tu nikogo pod pistoletem nie zatrzymuje. Wprost przeciwnie. Ja tu siedzę z prawdziwą przyjemnością. Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Jakby ja się uczył, to i biskupem mógłby zostać. Zabawny. Bardzo zabawny. Myślisz, że facet ma jakiś kompleks czy coś? Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów. No więc wobec tego należy wziąć się do pracy i budować, organizować. Ale nie wiem, czy można. Kolego, pewnych spraw nie możemy przeginać. Chciałbym, żeby to było wesołe, optymistyczne, żeby to był optymist z pokryciem. Stop! Stop! Czas mi. Nam chodzi o odgłos paszczą. Posłuchaj, Jaśku, co ja tobie mam do powiedzenia? No jak, będziemy się bili czy godzili, a? Inaczej zaśpiewać, jak ciebie zaraz przed władzę zagonię. Mam ja tobie dużo do powiedzenia. I w te najważniejsze słowa zacznę. No. A no, bój się Bog. Jaśku. Kapciu, coś ty zrobił? Mój Władek, jakiś ty bystry, no. Najpierw strzelisz słowa, a potem pomyślisz.